Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj zestresowany Tivur, ponad 100 uderzeń na sekundę pulsu, minutę pulsu. Witam was w kolejnym odcinku Little Nightmares, moi drodzy, wybaczcie, że dzisiaj jest szczególnie późno ten film, ale był szczególnie zabiegany dzień, ale jest, widzę, że podoba się wam bardzo ta seria, dlatego powracam i dwie rzeczy w nawiązaniu do poprzedniego odcinka. No, krótko mówiąc, bardzo szybko zdążyłem zapomnieć, że posiadam latarkę! Latarkę, którą zebrałem i może mi pomóc w zatrzymaniu tych ciał, które mnie gonią, bo nawet gra się nie ograniczała z powiedzeniem mi: hej mordo, światło świeciło, się nie rusza, ale jestem za głupi, żeby to zrozumieć. No i ta czapka faktycznie jest na mojej głowie, ale jest tak zajebiście creepy, ten po prostu taki rozlazły, zlewający się misiek bez oka. Ech. Chodźmy przed siebie, zostawcie lajka, że lubicie serię. Ja już mniej więcej wiem generalnie, który z tych przeciwników na mnie wyleci. Czy dobrze pamiętam? O kurwa, oj, no nie, to musiał być ten, god fucking dammit. Oh, fuck me, czy ja mogę biegać z tą latarką, czy ja mogę z nią biegać, czy nie mogę? Zapomniałem, który tam mnie będzie jeszcze grzmocił. No mogę z nią biegać, tylko czy, o, dam radę się super szybko odwrócić. Jeżeli tutaj biegnę, cyk, okej, no mniej więcej, powiedzmy. Czy to się uda, moi drodzy, nie, z daleka. Cofam się i świecę, dobra. Okej, to tutaj mamy takie troszeczkę, powiedziałbym, dokładne działanie, żeby powstrzymać każdego ruszającego się gnoja. Który się ruszy? Nie. Który jeszcze? Nie. Nie, nie. To staram się ich tak jakby zbierać w jednym miejscu, żeby mi dali kurwa spokój. Proszę się odstosunkować. O, do przodu i... O kurwa, won! Won! Ja ci mówię, won! Dobra, w którą stronę mam iść? Kto teraz mnie będzie atakował? Chyba żaden z tych, tak mi się wydaje. Tutaj ogólnie świeci światło w tym pomieszczeniu, więc... jestem chyba bezpieczny. Dobra, no takie akcje to potrafią być troszeczkę creepy, chociaż ci tutaj niekoniecznie będą tak grzecznie leżeli na podłodze, kiedy ja będę tak po prostu sobie tutaj łaził, ale kusi mnie strasznie podejść do przodu. Czy coś się tutaj znajduje ciekawego? Jakiś duszek do zebrania? One się pojawiają dopiero w momencie, kiedy ja podejdę bardzo blisko, dlatego też... muszę wytrwale docierać do samych granic pomieszczeń, bo inaczej ich przegapię. Dobra, tamte popierdolone kukiełki, marionetki pacjentów tego szpitala dały mi spokój. Nie, ja nie wiem, jak ja mam to wszystko interpretować, ja nie wiem, pojebane to wszystko jest straszliwie, boję się, nie lubię. Mamo, jeśli to oglądasz, potrzebuję pomocy, potrzebuję łazanków, łazanki, tak, łazanki, to by było rozwiązanie wszystkich moich problemów. Teraz chowam się pod tym łóżkiem, może będzie dobrze, cyk, światełko, tutaj mamy dalej oko. Znowu ktoś nie trafił do kibla, ja pierdolę, czy wy widzicie, co się tutaj wydarzyło? Ktoś miał naprawdę gastryczne problemy. Jezus Maria. Odrzutowy odbyt, tak na niego mawiali. Dobra, idę przed siebie. Tutaj widzę, znowu mamy te jakby drzwiczki, których się przedtem chwytałem. Ja w ogóle tylko przypomnę, że ja robię całą tą akcję, ponieważ... ja pierdolę! Dobra, zapierdalam. Won, łapy ode mnie. A się zląkłem. Nie. Korytarze. Kurwa, tutaj bardzo dokładna trasa była potrzebna. Ja ją zjebałem. O, jestem znowu przy odrzutowym odbycie, nie. Najnowszy model, 3000 z dodatkowym nawilżeniem. Nie jestem pewien, czy ja tutaj w ogóle powinienem jakby biec, czy może iść spokojnie, ale spróbuję iść spokojnie. Te łapy zaraz wystrzelą, jeżeli ja będę szedł spokojnie, będę mógł stosunkowo chyba wykalkulować, gdzie one mnie łapią, a gdzie nie. O, widzicie? Chuj! Dobra, chyba muszę biec, ale bez latarki? Nie wiem, czy ona mnie spowalnia? Nie mam pojęcia. Musiałbym to przetestować. Cyk. Z latarką. Awaj, biegiem. Dobra, może biegiem mi się uda, nie jestem pewien. Dobra, spróbuję bez niej. Tak, chyba biegnę szybciej bez niej, ale nie wydaje mi się, żeby miało to większy wpływ na to, ile tych łap wychodzi i skąd. No kurwa! Czemu ja tak krzywo biegam? Wiem, jakie tam jest miejsce i wiem, co to jest za obszar, w którym ja muszę być bardziej na prawo, a potem odwinąć w lewo, ale kurwa, nie umiem. Zaraz myślę, że kolejne łapy wyskoczą z drugiej strony. O, no teraz to czuję, że tętno jest wysoko, ale to dlatego, że się wkurwiam. Dosłownie, ale jakby nie ma co się tutaj czarować, bardzo często, mimo wszystko, tutaj prawą stroną, na lewo, nie złapiecie mnie, kurwa, i tutaj cyk, bum, bum, bum.
O ja pierdolę, won ode mnie, zostaw mnie w spokoju, Jezus Maria, nie, no i mnie dziabnął, nie poświeciłem, nie było tutaj dość jasno, znowu przy 3000 się zrespiłem, Jesus, fuck. Dobra, okej, chyba jednak ta latarka mi się tam ostatecznie przyda. Dobra, spokojnie, spokojnie, złość piękności szkodzi, jak wiadomo, nikt nie chciałby stracić takiego diamentu jak ja, w świecie piękności. Dobra, tutaj biegnę tak, dobra, nie łapią mnie, jestem tutaj. Dobra, i te jebane cielska, które tutaj są, wypadają przez te kurwa drzwi. Czy ja mam tam po prostu podskoczyć? Czy mam tam kurwa podskoczyć i tego uniknąć? Czy może mam świecić? No nie no, to nie wyglądają na jakby stworzenia, czy łapy, czy pacjentów, których mogę powstrzymać tym światłem, ale jakby kurwa nie wiem, może jestem za wolny, może muszę bardziej się postarać, szybciej biec do ostatniego kurwa tchu. Dobra, tutaj jakoś tak, tutaj się trzymam prawej strony, tutaj odbijam lekko. Chuj! Niedokładne to jest po prostu niedokładne, to jebane sterowanie jest niedokładne. Dobra. Pączek, kwiatek, pączek, kwiatek, pączek, kwiatek, pączek, kwiatek. Aha, szła dzieweczka do laseczka, do zielonego. Kurwa, jak wywija w prawo, lewo, prawo, lewo, ej. No dobra, jeszcze raz, latarka tutaj chyba nie podziała, mam wrażenie. O, kurwa, jednak. Ja pierdolę, ja tam mam bliżej w tamtą stronę przebiec, tutaj chodzi o slalom. To jest slalom challenge, moi drodzy. Omiń mystery boxy, albo jesz tajemnicze jedzenie. Losuje ruletka. Jak zjesz, dostajesz 5000 zł. Kurwa, stworzyłem amalgację wszystkich filmów Freeza i tego typu podobnych challenge'owych youtuberów w jednym. Czy czeka mnie teraz kariera? Prawdopodobnie. Spodziewajcie się mnie na VidConie. Na głównej scenie. Patrzcie, kurwa, cyk! Ile razy to jeszcze będę robił? Ile kurwa razy będę to jeszcze robił? Jaki frustrujący jest ten szpital. Nie jest straszny. Teraz to mnie już tylko wkurwia. Te cielska, tamci pacjenci byli straszni. Tak, to było creepy jak cholera. Ale teraz emanuje przeze mnie wkurwienie. Te cholerne łapy tak na styk po prostu działają, ale dobra. Podziała? Podziała. Dobra. Tutaj robię tak. Jo, 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 dobrze, dobrze. Jodo! Na plecki, boże, na plecki, na kucki. I do przodu. Czy mam dalej zapierdalać? O, kolejne. No, 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 no. Ujdź w dupę. Do góry. Ja! Nie wspinaj się za mną, proszę, nie wspinaj się, kocham cię! Tak, ożenię się z tobą, ale nie wspinaj się za mną! Ja! O kurwa, kolejny przerażający bok. Szybko, łap się za to! Proszę, włącz światło! Włączyło światło. O kurwa, mydło. Upuścić mogę mydło tutaj? Nie, pierdolne nim w przycisk. Eja! Kurwa, nie trafiłem. O, moje serce. Ja! Dobra, jest git. Coś się otworzyło. Jakieś interesujące rzeczy z tyłu? Mogę to odsunąć? Wygląda na odsuwalne, a co się kryje tam? Czapeczka? Jakieś zgliczowane, dziwne postaci? Być może. Wydaje mi się, że powinienem był pójść przez tamte drzwi, które otworzyłem. Ooo! Jezus Maria, co to kurwa jest? Wielka pijawa czy krem waniliowy? O Jezus Maria, te poukrywane duszki. No dobra. Słuchajcie, analiza. Mamy wannę, mamy u góry coś, co wygląda jak prysznic, mamy wystające nogi, obstawiam człowieka, muchy dookoła, to oznacza śmierć. Jakieś kurwa takie węże żółte, ale dlaczego? Co to jest? Pijawki, terapia super wielkimi pijawami? Nie, bo to żółte tutaj skapnęło. No jakby kurwa wyciskali taką starą musztardę na kogoś w tej wannie. Głowa mnie już boli od tego wkurwiania się. Aj, 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 aj. Dobra, długi dzień był, długi dzień. Nie dość, że pobranie krwi, które nie było aż takie złe, to potem jeszcze zakupy w jednym sklepie, w drugim sklepie, w trzecim sklepie. Dużo sklepów było. Mordo, mydełko? Mydełko fa? No nie, nie, mydełko fa na nich nie działa. Czy ja zaraz znowu będę musiał latarką świecić, a się kurwa bawię mydłem? O Jezus Maria, muszę sobie tego chłopa podsunąć tutaj na tym wózku. Nie, ja nie chcę. Mogę go pociągnąć?
Czy ja muszę, kurwa, użyć mydła, żeby poślizg mu zrobić, czy po prostu mogę pchnąć? Hejo! Nie, dobra. No mamy tutaj wodę. Wodę ewidentnie mam wrażenie... O, tam mamy jakiś hak. Chłop z hakiem zamiast ręki, ale to nie pierwszy. No ewidentnie mam wrażenie, że to mydło powinno mi do czegoś posłużyć. Może potrzebuję poślizgu. Nie bez powodu to mydło tutaj leży. Mam nadzieję, bo jeżeli totalnie bez powodu i jest to tylko element wystroju tutaj ogólnego, no to się wyjebie mocno. Hajo! Nie dorzucę tego tam? Patrzcie, jak się ślizga, ewidentnie, no ja wam kurwa mówię. Albo muszę puścić wodę, żeby tutaj woda po prostu poleciała. I wtedy dam radę to ogarnąć. Potrzebuję czegoś, na co się wespnę, żeby tam dalej przeskoczyć. Wiadro może dam radę przesunąć? Mopa mógłbym użyć? Może całe to pudło z tymi mydłami dam radę przesunąć? Nie jestem pewien. Z czymś muszę tutaj wejść w interakcję, ewidentnie. Kolejnego mydła... O Boże, a co jeżeli zrobię tak? Może teraz się coś wyjaśni więcej? Latarka! Okej. To jest dalej otwarte. Nie bez powodu mam switcha, którego mogę wyłączyć i przełączyć. Ja! O kurwa! Ja pierdolę, ja pierdolę się wyląkłem. Jo! Daj mi kurwa spokój, dobra, okej. Wydaje mi się, że ja potrzebuję go w tej chwili zbejtować. Jo! Tutaj stój kurwa, stój i się nie ruszaj. Mów co wiesz, suko. Zabiłeś go, prawda? Kurwa, no nie mam zbyt wiele czasu. Może dam radę go, nie wiem. Nie, no nie zamknę go w drugim pokoju, to jest za daleko. Jo! On się tak blisko mnie, kurwa, zatrzymuje. To jest tak creepy jak cholera. Ale dobra, wiem co robić. Muszę powtórzyć jeszcze raz to, co robiłem teraz, tylko, wiecie, sprawnie i zabawnie. O! Nie. Ja już tam wyskoczę, nie, jeszcze chyba jestem za daleko. Tak, to światło sprawiało, że on siedział po prostu na tym wózku. O, stój tutaj. Nie będę ryzykował. Oświetlam mu cały czas pysk. To jest najbardziej creepy rzecz w całej tej jebanej że. Szkoda, że nie mogę zrobić tak, żeby on się tutaj poślizgnął na przykład. Ło. Dobra. Dobra, koleżko. Podsunąłem sobie to gówno, ale żebyś dał mi spokój na cały ten czas, kiedy ja będę sobie tutaj się starał wspiąć, to ja sobie włączę całe światło. Czy mi da spokój w którymkolwiek momencie? Chyba nie. Dobra. Ho! Światło! Kurwa! I co tam, frajerze? Co tam, kurwa, frajerze? Skaczę ci do dupy! Tyle ci powiem. Jebać. Idę przed siebie. Proszę, chcę już wyjść z tego szpitala. To już wolałem Renatę. Wiecie co? Wolałem Renatę. Niż tych pacjentów tutaj popierdolonych. Boże. Ty, no to już chyba kurwa to. Boże, ja to mogłem tak bardzo wcześniej zrobić. Ja się tutaj tak jebałem z nim, świecąc na niego tą latarką, jak ja mogłem dawno temu kurwa przecież po prostu go tam zaciągnąć, włączyć światło i mieć zwolniony wózek. O Boże, jeszcze raz to samo kurwa jak nic. O, ma taką szczękę klękającą. Znaczy, wiecie, że klak, 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 klak robi. O Jezus Maria. Mam was, kurwa, wszystkich na widoku. Albo i nie. Ja pierdolę! No i nie porwał jeden. O nie, nie porwał mnie, ale jaja. Oj. Do tyłu. Dawaj. I pierdolę. Światło! Spierdalam! Jest ten jebany pokój z krzesłem elektrycznym. Nie sądziłem, że kiedykolwiek będę się tak cieszył na widok pokoju z krzesłem elektrycznym. Jo, przesuń to gówno. Dobra, nieważne, nie przesuwaj tego gówna. Was tam pojebało ręce. Macie, kurwa, piłkę morską. Proszę, bawcie się. Ho! Uspokoją się? Ty, piłka lekarska, osiągnięcie dostęp. Bawią się ze mną. Jej! Dobra, co ja teraz dam radę zrobić? Hoj! Aha, wyjebało bezpiecznik. Cudownie. O to chodziło.
Dobra, teraz damy jej to tam radę jitnąć. Ona to normalnie przełoży, wyłoży, wepnie tam, otworzy mi przejście i z powrotem mogę już jak człowiek. Jezus Maria, ten jebany szpital, pomocy! Mam nadzieję, że oglądacie klimatycznie te odcinki i macie okazję poczuć kurwa to co ja. Gówno w gaciach. Poczujcie nagłą potrzebę wymiany waszej garderoby. Bo ja mniej więcej teraz tak się czuję. Okej, okay, dobra, no to na spokojnie. Gdzie ja teraz mogłem załadować ten bezpiecznik? Bo ja cały czas... Nie, ja z powrotem wracam chyba sobie na ten główny korytarz, żeby windę aktywować. Już teraz chyba nie mam nic innego do roboty, bo tu już wychodzę na ten tak... Główne patio... Nie, to nie jest patio. Nie wiem jak to nazwać. Wyjebane mam jak to się nazywa. Czy ona weźmie drugi? Och, jaka ona dobra. Anka, jak ty normalnie ogarniać zaczęłaś? Szanuję. Niesie? Niesie! Jej! Zajebiście! Mniej roboty dla mnie. Dobra. Naprawdę przez potężne gówno przeszedłem, żeby zdobyć zasilanie dla tej windy. Wbijamy. Wbijamy, spierdalamy. A ja zmieniam tą czapkę, bo nie mogę na nią patrzeć normalnie. Weźmy sobie, dopasujmy się do niej. O, proszę. Ona na żółto, ja trochę na żółto. Gitara. Pomocy. Te kolejne poziomy będą gorsze. Jestem w ogóle w ciężkim szoku, że za pierwszym razem przeszedłem ten ostatni etap, gdzieś tak w pizdu było. Mam wrażenie, że tam dałbym radę przesprintować dosłownie. Ale po prostu chodziłem. Technika okrągłego jebania. Światłem po każdym. O, tutaj poproszę też latarkę. Kręciłem się jak jebany Bruce Lee nogą, tylko że latarką. No tutaj kolejny widzę ciała z rachunkami na paluszkach. Co się tutaj odpierdala? Jakby to ciała, nie ciała. Uuu, super. Nikczemne dźwięki. Tego potrzebowałem, naprawdę. Nogi zwisające. Oglądaliście taki film jak Wyspa? Której twist tego filmu, jakby który się w 3/4 objawia, czy tam w połowie już nawet. Troszeczkę daje do myślenia, do czego może służyć szpital, w którym wszędzie są kurwa martwe ciała i zapasowe części rozwieszone dookoła. Ewentualnie altered carbon, modyfikowany węgiel. Tam też motyw ludzkiego ciała jako po prostu powłoki, którą można rozłożyć na części, się pojawia. Dobra, czy powróci pan Rączka? Kurwa, albo jakiś inny koleżka. Oho. A, dobra. O nie! Jo, wydupcy ode mnie! Aha, dobra, widzę, że pan Rąsia tutaj kurwa kontratakuje. Wydupcy ode mnie! Dawaj tę rurę! Aha, zjebałeś! O, ja zjebałem! Nie, zapomniałem, którym się bije! Znowu walka z łapą, naprawdę... Nie potrzebowałem już tego więcej. Ale mam wrażenie, że jestem bliski wyjścia z tego chorego miejsca. Dlatego zrobię wszystko. Dawaj mnie, kurwa, tę rurę. Chyba, że mam to jak najszybciej rozjebać. Nie, nie rozjebię tego teraz. Może ona musi na to skoczyć na przykład. Może to jest taki bejcik tutaj jest potrzebny. No hopaj, hopaj. O kurwa, wlazłem do niej! Ja pierdyle, nie wierzę. Podszedłem za blisko, się przykleiła. Nie, no ja myślę, że ja muszę ją pokonać. Nie bez powodu mam tam rurę. Gazrurka. Wiecie, że parę ładnych lat grania w gry zajęło mi rozkminienie, że gazrurka to jest po prostu rura od gazu? Zawsze miałem takie, o, gazrurka, okej. Okay. A więc tak to się nazywa. Dobra, ona tam w ogóle broni, żeby coś kurwa nie wyszło z tej szuflady. Ja się napierdalam z tą rączką. No chodź kurwa. O chuj, uniknął jebaniec. Co, teraz nauczyła się? Nauczona doświadczeniem, jak mnie unikać? Nie. Oho, ale ona tam długo chyba nie utrzyma, co? No chodź, no kurwa skacz! Palce połamane widzę! Już nie tak miło jak przedtem! Jezus Maria. W bardzo niepokojący sposób się porusza. O, super, teraz są dwie! Zajebiście. Bijcie się ze sobą, kurwa! Tak się lubicie? Okej, okay, tej przyjebałem. Tej uniknę i... Je, kurwa! Dobra, tamta jedna nie żyje. Druga mnie chce zajebać, tamta zdejmuje deski. Dobra, ale ja mogę dżukować tę łapę nawet normalnie mając rurę w ręku, tak więc jest okej. Okay. Drugie uderzenie... O! Już myślałem, że mnie złapie, ale na szczęście byłem nietykalny, bo ona miała animację spierdalania. Mam cię, kurwa. Cyk! Ruro! Uuu! Zdychaj! Jebane ręce! Ręce szatana!
Ło! Dobra, nie muszę jej pomóc to pociągnąć. Już myślałem, że mam to przyjebać. No wyglądało jak obiekt do zniszczenia. Dobra, nie chcę tej rury wypierdalać stąd chcę. Oto czego chcę. Widzę Jerzy Urban tutaj brał udział w tworzeniu tej gry. Widzicie tego tam? Na dole, po środku, lekko na prawo. Ja pierdolę. Myślę, że Zbigniewa Stonogę też się tutaj znajdzie. U góry mamy tego chłopa z krzyku. Całkiem zajebiście, spoko. No wygląda to ewidentnie, jakby ci pacjenci tutaj albo oddawali organy, skórę i ciało, żeby stworzyć coś potężniejszego niż suma tego czegoś składników, albo zrywano z nich te ciała. To wygląda jak normalnie spiżarnia na ludzkie części. Co to kurwa jest? Wytłumaczy mi ktoś, co to kurwa jest? Przepraszam bardzo. O kurwa. Nic więcej nie mam do powiedzenia. Ja pierdolę. O, daleko odnoszy. W chuj daleko odnoszy. Jezus Maria, on się czepia sufitu i grzebie w tych szafkach, składa jakieś ciało, rozkłada to ciało? Aaaa! Podziwiam. Ja pierdolą składa te potworności tutaj. Jak ja mam stąd wejść, kurwa? Otworzyć te drzwi? No nie sądzę. Dobra, dobra, on tutaj się znowu patrzy. Mnie może wypatrzeć teraz. Nie, teraz nie powinien, teraz nie powinien. Wykurwiam stąd. O, what's up, doc? Ja będę tutaj przed nim teraz spierdalał, jak nic zaraz wyjdzie. O kurwa! On chyba wie! Dobra, on po prostu łazi po suficie, a myślałem, że to jest kurwa jakieś... dziwne połączenie... glizdoludzia. Ale to jest po prostu wielki, gruby facio. Czy on podnosi te łóżka? Czy on po prostu sprawdza stan swoich pacjentów? Chłop normalnie... dementor świata cukierków. Tak wygląda. Brak mi słów. Nawet wiecie co? Nie mam dla niego imienia. Myślałem przez chwilę, nic kurwa nie pasuje. Zapierdalać chcę stąd. O kurwa. Muszę tam kliknąć. Muszę kurwa kliknąć. O Boże, ja muszę przejść tam na drugą stronę, żeby podnieść klocka, co? A on będzie badał swoje tutaj dziecinki. Ja pierdolę. Dobra, chyba muszę zdecydowanie pójść tam do przodu. Generalnie plus jest taki, że nieważne gdzie ja jestem, on mnie raczej nie zauważy. Ale tam coś się zjebało, chyba nie dam rady przejść pod spodem, dobrze mi się wydaje. Dobra, patrzę tam na tego. Ja idę przed siebie. Mam nadzieję, że mnie nie widać. Nie jestem pewien, jak on dyszy. Jak on kurwa dyszy. Chłop ma COVID, jak nic. Nie ma tutaj innej opcji w ogóle. Siedzę pod tym łóżkiem. Normalnie tete a tete, usta usta. Grzebie tam w nich. Jak zajrzę pod materac, to jest generalnie po mnie. Ale chyba nie powinien. No bez sensu by to było, bez sensu. Dobra, idę przed siebie i muszę zgarnąć tego klocka. Ale tutaj tak trochę mam wrażenie ryzykownie. Niech się przeniesie jeszcze gdzieś indziej. Tym klockiem będę musiał rzucić w przycisk i zapierdalać przez te drzwi, które się tam znajdują. To jest, proszę państwa, doktor Miłosz. Doktor Miłosz. Mamy Miłoszy na czacie, hello. Dobra, zapierdalam. Nie zapierdalam, bo... kurwa, gdzie ja jestem?
przepraszam, czy ja nie przejdę z tym klockiem po tym materacu? Nie no, przejdę, tylko coś się tam normalnie zjebało. Oczywiście, że obczaja normalnie delikwenta u mnie. Dobra, cierpliwość. Z panem doktorem Miłoszem to zawsze cierpliwie trzeba było. Od razu się denerwował, jak któraś z koleżanek nie wypełniła odpowiednio dokumentów. Podchodził do nas tak z sufitu raczej i opierdalał twarzą w twarz. Dobra, idę. Normalnie? Nie, jest aż tak źle, ale wolę, wiecie, ostrożnie. Od łóżka do łóżka. Jak mnie ten grubas zauważy, to mnie normalnie wciągnie pod sufit jak jakiś glist do pająk. I znowu moje łóżko obczaja, pod którym ja jestem. Niepokój, moi drodzy, niepokój. To nawet nie jest pokój, to jest kurwa sala. Dobra, do przodu. Miłosz może mnie w dupę całować. Chociaż patrząc po jego ustach, to byłby to naprawdę kurwa pocałunek dementora, taki potężny. Dobra, jolo. Zapierdalaj, Anka! Kurwa, biegiem! O nie, przecież on jest kurwa sufitowy. On mnie dorwie. O! Jak ja mam tu kurwa... Co jest? Co się kurwa dzieje? Czemu mnie nie złapał w ogóle wcześniej? On tak dziwnie tam... O kurwa. Dobra, ale jestem tu. Klocek! Zapierdalać! Anka biegiem, kurwa! Dobra, Anka ma wyjebana, ona nie chce biegiem. Przepraszam, czy on jakby zgarnia... No i gówno, no ty, ja normalnie... Jak ja mam tutaj przed nim spierdalać? Nie wiem. Dawaj, oj, zjebałem klocka. Dobra, pochłoń mnie tu i teraz. Pochłoń mnie, kurwa, tu i teraz. Może w niego mam tym klockiem pierdol. Ha, ha! Ja, dobra, zażar ją. Halo! Weź mnie! Nie widział mnie? Nie rozumiem do końca, co się tutaj dzieje, a nie jak to działa. A jest teraz bardzo na nas chyba nakręcony. Ojojojojojojo! Dobra, lecę. Ale autentycznie nie wiem. Może jakoś tak? Może musi tutaj przyjść mnie poszukać i mnie nie znaleźć? Panie doktorze! Co? A mogę bez ubezpieczenia? Kurwa, no i mnie zjotno! Nie wiem. Nie wiem, czy ja mam go może dżukować w taki sposób, żebym w końcu stracił jakby mój, kurwa, nie wiem, zapach? Nie ogarniam. Przed chwilą prawie mi się w ogóle udało tam wejść do góry, tak po prostu zapierdalając. Ale nie rozumiem jak, mam wrażenie, że to był, kurwa, jakiś glitch. No, kurwa, nie wiem! Nie wiem, co ja mam odpierdalać tutaj. Chłop jest przy suficie i robi, co chce, no jestem tu. Jestem, kurwa, w kropce, no. Przyjdzie tam, to mnie znajdzie. Oj chuj, no raczej nie o to chodziło. Aha! Aj, gówno złapał mnie. To, nie rozumiem. Latarka? No nie, tutaj w tym przypadku akurat latarka nic nie da. On nie jest swoim pacjentem, który się zatrzymuje. Kurwa, i on już tu jest. Jebany, co, będzie mnie tam szukał? Nie, i tak mnie dorwał. Teraz byłem jeszcze wolniejszy niż poprzednio. Super! Dawaj tym, kurwa, klockiem. No, się zablokowałem na jebanych dyżywiach. Dawaj w lewo. No widzicie? No... Nie wiem. Nie, zdecydowanie nie o to chodzi. Nie zdążę się tam wspiąć, jeżeli on myśli, że ja tam jestem. O, super. Ale widzę, że on nie ogarnia tak długo, jak rzucam sobie klockiem. Kurwa! Traf! Błagam cię! Zobaczy mnie? Chyba mnie widział. Nie wiem. Nie wiem. Jestem w kropce. Zastanawiam się. Naprawdę się teraz zastanawiam, co ja mam tutaj ze sobą zrobić. Schować się z powrotem? Dobra. Spróbujmy się, kurwa, schować. Ona się chowa! To może być jakiś znak. Jeżeli ona się chowa... Możliwe, że dokładnie o to chodzi. Patrzcie, on poszedł teraz tam. Analizuje tamtą miejscówkę. Może teraz powinienem pójść tam, kiedy on się tam patrzy i wleźć pod tamto łóżko. Nie wiem, czy powinienem... Może tak, może tak. Czy on wróci i... O Boże, gdzie on tam, kurwa, wlazł? I co, jestem bezpieczny teraz? Ty, no tak to wygląda. Pojedynek ze starym normalnie. Pauza.
Doktor Miłosz. Doktor Miłosz z Zagłębia. Dobra, lecimy do góry. A jednak o to chodziło przez cały ten czas. No cóż, niewątpliwie jedyną frustrującą rzeczą w Little Nightmares jest to, jak czasami, no nie wiem, trochę trudne jest dojść do tego, jak dany fragment powinien zostać zrobiony, albo wymaga na tyle dużej precyzji, że trochę trudno jest to za pierwszym razem wykonać, albo za piątym w moim przypadku. Dlatego robi się to 7 razy, aż w końcu się jakoś udaje. Muszę bardziej patrzeć na to, co robi... co robi ona? O kurwa! Chwyta się łapami, a więc to jest tajemnica jego sufitowego chwytu. Kurwa, dziury se w suficie zrobił, dlatego jest w stanie normalnie się tutaj chwytać. Zaraz jego łapsko się tutaj pojawi, coś tak czuję. Jeden z tych kwadratów pod moimi nogami rozpierdoli. O, widzę, że mam save'a chyba. O chuj. Jedno wielkie pole minowe, jak nic. Co on tam robi? Bada kogoś? Klei kogoś? Lepi kogoś? Nie, właściwie to nic nie robi. Okej. Okay. To mogę jakoś chwycić? Mogę potem zejść? Tutaj chyba jakaś liana do pochwyt... Tak, zdecydowanie kurwa liana. Dobra, moi drodzy, jak już mam tutaj sejwika, będziemy kończyli odcinki. No dzisiaj szczególnie mnie ten odcinek napełnił emocjami i nie wiem czym jeszcze w sumie. Adrenaliną. Brak mi trochę słów na to, co się tutaj dzisiaj działo. To był jeden z najmocniejszych horrorowych odcinków, jakie miałem okazję nagrywać w ostatnich tygodniach. Łącznie z Medium i Little Nightmares. Tak więc mam nadzieję, że wam podobało. Muszę trochę odsapnąć po tym wszystkim. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Łapki w górę i pa, pa.